Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w Elite Dangerous. Jest to taki odcinek sklejany, złożony z dwóch. Ja tutaj dokoptuję dokończenie tej całej akcji, bo musiałem ją nieoczekiwanie skończyć. No i cóż, tutaj zajmiemy się moi drodzy... Sprawdzimy raz jeszcze, czy tutaj niczego, nic nie lata, co by się nadawało, tylko wypuścimy jeszcze, pozwolicie, tego kondora. Aha, ona lata już, dobra, ona już lata. No, nie spojrzałem, a rzeczywiście jest po prawej stronie przecież. Massive Hylis. Okej, tutaj jest jakiś pyton, zobaczmy, co to za pyton jest. Patrol Sentinel, no ale zobaczmy, czy on jest poszukiwany, czy też nie. Niestety tutaj nie ma żadnych statków, które są pirackie. No i jest problem, żeby zrobić tutaj na ten community goal wystarczającą ilość kredytów. Po prostu polecimy sobie na inny system. Zaraz poszukamy. Weźmiemy sobie tutaj rządy. Rządy. Nie, nie rządy, tylko przynależność może po prostu. Federacja, Imperium i Niezależne. Dobra, i wybierzemy sobie... A to same są imperialne frakcje. A, pierwsza z brzegu. Gua A. To jeszcze zobaczmy... Jeszcze dobrze jest, żeby wybrać sobie taki system, który... jest dosyć duży. Będzie gdzieś jeszcze segregowanie. Size. Population. Tu mamy duży system, jest to ten HIP. 1,5 miliarda. Ale chyba nie będzie to dobry system. Oj, wyszedłem, a miałem dokończyć to poszukiwanie. Kamandeonu. Tutaj mam nawet... tutaj mam nawet statek. Gdzie co, to polecimy sobie do tego... tutaj, do tego systemu. 4,9 miliarda. To jest bardzo duży system. Ale też widzę, że nie ma żadnych tutaj pól asteroidów, gdzie można byłoby powalczyć. Bonuson. Tutaj nigdy nie byłem. No ale zobaczymy. Lavini Dual. Arisa. Kurczę, też nie widzę. No niestety, właśnie ten system też. Holomayo, zobaczmy ten systemik. Też niestety. Same systemy są takie bez tych asteroidów. Vangal jest u góry. Zobaczymy ten system. Nazwa dziwna. Hiko. Też Arisa, Lavini Dual. No i chyba na ten system wpadniemy. Dobra, na ten system polecimy. Zaznaczymy sobie go i cóż, no to lecimy. Lecimy. Poprosimy tylko... Fightera, żeby nam tutaj wleciał. No nie chcę go stracić. No, fighter tutaj u góry. No, wlatuj, wlatuj, stary. No, jak ładnie wlatuje, proszę bardzo. Dobra, powinien zaraz być. No, możemy ruszyć, to zobaczymy, czy... Okej, system jest. Dobra, fighter słychać, jak się zadokował. Retrieval process complete, commander. No, patrzę jeszcze na fuel, że mi się tutaj już kończy. No, nieopatrznie skoczyłem i żebym tylko nie pożałował tego, bo to może być nieciekawie. No, ale na szczęście tutaj jest dobra gwiazda, to już widzę.
Dobra, tu sobie troszeczkę przytankuję. No, można przy okazji zobaczyć, gdzie polecieć. Zostawimy ten statek w tym położeniu i polecimy sobie tutaj na... Nie, nie, nie. Konflikt zone to nie. Nie ta mapka. Ta mapka jest potrzebna. I tutaj na tą planetę. Tu są sporo tych stacji. Cztery duże stacje orbitalne są aż w tym systemie. Raz, dwa, trzy, cztery duże. Trzy małe i jeszcze raz, dwa... Trzy lądowiska. No, olbrzymi system tutaj jest. Gdzie co? Zeskanujemy go, bo ja nie wiem, czy... Jak tam z paliwem? No, jest dużo. Chciałem to już przelatywać, ale jakoś go nie pamiętam. O, zrobimy króciutkie cięcie. No, dobra, bo muszę sprawdzić. Okej. Już jestem z powrotem. To krótkie cięcie było takie minimalne. Musiałem coś sprawdzić tutaj z głośnikiem, z mikrofonem. No, witaj kosmosie z powrotem. Troszeczkę pograłem sobie w Warhammera, zupełnie inne klimaty, bardziej fantazy, ale gra jest prześwietna. Odbiłem się od niej zaraz po premierze dwójki, bo o ile jedynka była już dopracowana po pół roku, czy tam po 9 miesiącach od premiery, o tyle zaraz na premierę dwójka była strasznie zbagowana. Nie szło po prostu dokończyć kampanii, cały czas nie to działało tak jak trzeba, natomiast teraz gra mi się prześwietnie. Bardzo przyjemna gra, świetna muzyka, świetne bitwy, no i mapka też ciekawa, w ogóle dużo, dużo większa od jedynki, znacznie większa. Jest co eksplorować, dużo pomysłów ciekawych. Także zapraszam też na to, żebyście zerknęli chociaż trochę na tą grę, jeżeli się w ogóle interesujecie strategiami. Moim zdaniem jedna z lepszych gier, taka jak ja lubię, a lubię mianowicie gry, które nie tylko oferują jakby merytorycznie są ciekawe, ale też wizualnie, że jest na czym oko zawiesić, a tutaj mamy taki gotowy przepis na super grę. Nie wiem, czy pamiętacie Północ, Południe, to jest gra na Amidze, bardzo, bardzo stara. Moja pierwsza w ogóle praktycznie gra, w którą grałem na swoim własnym pierwszym komputerze, czyli Amidze 500+, taki był kiedyś, 16-bitowy komputer. No i Północ, Południe właśnie to była taka gra hybrydowa. Mieliście taką część strategiczną, że trzeba było wojska swoje przesuwać i część zręcznościową. No i Total Warhammer też jest o wiele bardziej zaawansowany, bo ta część zręcznościowa nie wygląda już tak jak wówczas w Północ, Południe, że dosłownie się przeskakiwało bohaterem przez wagony, prowadziło się bitwy. Tutaj też jest to prowadzenie bitwy, ale zupełnie to inaczej wygląda. Ale Północ, Południe była fajna, fajną grą, z kumplami można było też to super grać, a teraz jak człowiek ma lepszy sprzęt, to nie ma z kim grać z kolei, bo wszyscy już kumple powyprowadzali się, mieszkają gdzie indziej. Mamy tak, High i Hazardous, to chyba ten to jest ten taki najgorszy, że tak powiem, więc tutaj polecimy oczywiście. No, jak ja uwielbiam Anakondę, jest mój ulubiony statek. Nie wiem, nie mam jeszcze korwety, ale Anakonda mi się podoba, po prostu jej przód jest tak masywny. No, czuć, że prowadzicie po prostu wielki, ogromny statek. Zwłaszcza jak dzierżycie w ręku metalowy joystick, to wrażenie jest naprawdę niesamowite. No i w Oculusie też nic do was z zewnątrz, zewnętrznego świata praktycznie nie dociera. Więc jesteście całkowicie pochłonięci w tej grze. No na pewno inne jest odczucie, jak oglądacie
gameplay, ale mogę wam opisać, co ja czuję, więc chociażby po trochu staniecie się też częścią tego przeżycia. Ja wiem, że to jest zupełnie inaczej oglądać gameplay, ale te opisy moje po to służą, te odczucia, co gracz czuje lecąc, żebyście mogli też bardziej to przeżyć. No i dobra, wylądowaliśmy w pasie asteroidów. Ten pas asteroidów to są takie bryły lodu. Co my tutaj mamy? W ogóle wypuścimy Massive Hylik. Tą moją Niemkę. No i teraz zobaczymy, co my tutaj mamy. Mam nadzieję, że tu będzie dużo fajnych statków tym razem. No i już pierwszy jest poszukiwany. Dobra, lecimy na niego. Jeszcze nam się nie pokazał. Dobra, najpierw go zeskanujemy. To jest Federal Dropship. No, myślę, że wyślemy... Ile ona tam ma? Dobra. No właśnie, miałem się przyjrzeć, jak one wybuchają. Widzicie. Jednak inaczej. Miałem rację. Miałem rację, przepraszam, że tutaj przeszkadzam. Miałem rację w tym, że wybuchy statków zostały w becie zmienione. Statki nie wybuchają w postaci takich tych, tylko one się rozpadają na wiele drobnych elementów, wiele drobnych części. No i powiem szczerze, że mi się to bardziej podoba niż tak, jak jest teraz. Dobra, sprawdźmy tego Federal Gunshipa. Ten niestety nie jest ścigany, a już miałem. Tutaj jest też Anaconda. No zaraz ją zerkniemy na nią sobie, jak my tutaj stoimy. Okej, ona jest w trójkę, więc trzeba będzie się tutaj pomęczyć z Anacondą. No dobra, bierzemy ją, nie ma co. Ona jest elitą, więc... będzie ciężko. No widzicie, nie jest taka łatwa do zabicia. Ta Anaconda. Dobra. Odpaliłem shield cele, wiecie, bo... I to jedną, i drugą muszę odpalić. Bo powiem wam, że ciężko mi ją zabić. O kurczę. Powiem wam, że nie jest to łatwe. Zobaczcie, ona ma pełno... Roger that. I'll take care of the mothership, Commander.
Dobra, puściłem fightera na tą drugą tutaj. A sam się zajmę tą anakondą tutaj. O, jeszcze mam jakieś przestoje w dodatku. No nie, powiem wam, że nie dam rady rozbić tej. Myślałem, że ja tutaj za... dam sobie radę, ale ciężko, bardzo ciężko. Chyba już ostatnią shield cele zużyłem teraz. No mam nadzieję, że ona pójdzie zaraz. Dobra, napęd mu rozbijemy, może będzie to... No, gin w końcu, bo kurczę. No dobra, chyba pójdzie zaraz. Ależ to była bitwa, no powiem wam, że bardzo wymagająca. Niesamowita. Dobra, ostatnia shield cela to jest teraz dopiero chyba. To jest Eagle. No to tego Eagle to mam nadzieję, że zaraz kropniemy. Wiecie co? Damy tutaj tego. Dobra. No, ta Massive powinna załatwić tego, ale... ho, niezła będzie tutaj... O, nawet nie wiem, ile kasy było za tą anakondę, ale niezła, niezła była. Kurczę. Powiem wam, że... co... się tutaj z nią namordowałem, muszę przyznać. Dobra. Odsapnąć trochę i tu spróbować mniejsze statki jeszcze kropnąć. Nie jesteśmy poszukiwani, nie jesteśmy. Jesteśmy hostile, ale nie wanted. Tutaj jest, ale to jest dobry. Tutaj mamy jakiegoś sidewinderka. Natomiast zobaczmy, co tu się dzieje w ogóle. Ten na pewno nie jest dobry, tak mi się wydaje. No, tylko że muszę go namierzyć. Tu jest. On jest wanted, ma 100% na razie. Wyślemy za nim fightera, niech on go... zaatakuje, tak jest. No, a my tutaj go teraz kropniemy. No i dobra. No nie, w becie ładniej to zrobili, oj ładniej. Dobra, tego sobie zeskanujemy, on jest jeden z trzech. Ile on ma?
Dobra, ta go powinna dokończyć, tylko tutaj mamy jeszcze Sidewindera, momencik, i Eagla. To ty weź tego Eagla, a ja wezmę... A ja wezmę tego Eagla. I tak sobie rozdzielimy zadania. Dobra, teraz tego. No, nie mogę go tutaj, widzicie. Wiecie co, wezmę tego. Tego Sidewindera jednak. A, właśnie widzę, że mojej tej nie ma, Hylik. Musiała gdzieś dostać. No, musiała dostać. Dobra. Został killback, który na pewno nie jest naszym celem. No i nie ma nikogo więcej już. Wszystkich żeśmy na razie rozwalili. Dobra. Massive Hylish niech tutaj nam wyskoczy. Jest jakiś Sidewinder, ale już go nie ma. Zobaczmy, co tutaj mamy. Piwo. High Density Composites. Dla mnie są to nowe rzeczy zupełnie. W takim sensie nowe, że tych nazw nie kojarzę za bardzo. Rozumiem, że to są te kompozyty wysokiej gęstości, jakieś takie, coś w tym stylu. Ale to dziwnie wygląda. Wow, fajnie są te zrobione tutaj te... Kurczę, tylko nie rozumiem, czemu ta gra czasami takie ma przycinki. Co jest po prostu z nią nie tak? Ja tą, jak to się nazywa, koligację, afiliację tych procesów muszę ustawiać cały czas. To jest jedyna gra, gdzie to po prostu to mi nie działa. Nie wiem, co jest grane... Nie mogę tego okiełznać. Tej elity tutaj z moim sprzętem. I ona powinna tutaj po prostu chodzić jak głupia i na tej karcie graficznej, i na tym procesorze przecież. Tak wymaga. Nie wiem, czy ja będę musiał zrobić tutaj jakiegoś reinstalację całego systemu. Pierwszy raz by mi się coś takiego w ogóle przytrafiło, ale nie. No nie wiem. Doszedłem jedynie do tego, żeby wyłączyć pierwszy rdzeń. Z Oculusa, z tego sterownika Oculusa, i wtedy to chodzi płynnie. I czasami wyłączam też ostatni rdzeń przy elitce, tak jak teraz na przykład jest, ale są dalej takie ścinki czasami. Tutaj jedna była nawet dosyć duża. No i kij wie, nie wiem, nie rozumiem tego, co ta gra w sobie takiego ma, że tylko na niej jest taki objaw, a przecież nie powinno takie rzeczy, nie powinny występować, nie wiem. No, szukamy dalej ofiar potencjalnych. Nikogo nie widać. Początek był tu bardzo fajny w tym systemie. No, zobaczymy tutaj. Tylko to jest co to jest? Kobra. No, ta kobra to średnia jest, ale dobra. Sprawdźmy ją. Okej, okay, jest to wanted. To się cieszę. Oczywiście ją zeskanujemy.
O, przyłożyłem tutaj. No, trochę się fighter nią zajmie. Możecie pooglądać sobie, jak ona walczy. Ona jest deadly, czyli ma ten tydleś. Tak, chyba już zeskanowałem, mam nadzieję, więc... Trzeba będzie synkowi podesłać tutaj tą lokację, niech on też sobie zarobi. Zobaczymy, jak długo tu będzie leciał też. A ten też jest wanted i to jest Adder. A, to wyślemy fighterka. No dobra. Federal Assault Ship. Moglibyśmy się zamienić, chociaż trochę się obawiam, bo już tutaj nie mam żadnych shield celen w tym statku. Zamienić pod względem, że ja bym się przesiadł do fightera, a Massivie bym, tej kobitce mojej bym dało poprowadzić. To jest fast. No tak zrobimy, tylko go zeskanuję, bo ona tego nie potrafi zrobić. Dobra, i pobawimy się, zamienimy się miejscami. Ja się przysiądę do fightera. Okej. Teraz... No dobra. Zobaczcie, jak ona napierdziela w niego. Pani! To nie są przelewki tutaj z tobą. Natomiast ten wypierdek tutaj, to on jest słabizna. Widzę. Ten laser pulsacyjny, to tutaj na dużo mu nie starczy. Podlecimy bliżej, bo jesteśmy za daleko. O, dostał już. No właśnie, i tu nie chciał... Teraz już nie będzie chyba takich, mam nadzieję, tego typu, tylko będą mniejsze te części. Bo to można przyfasolić w to w ogóle. No, ale nic się nie stało. Myślałem, że... coś innego będzie, ale nie. Dobra, przejrzyjmy sobie potencjalne cele. Imperial Courier. Zobaczmy. To mój statek osobisty. Gdzie ty jesteś? Zniknął mi? No nie widzę, nie widzę. Tutaj jest moja Anakonda. A gdzie był ten Imperial Courier? Kobra. To prawdopodobnie będzie... Zobaczymy tą kobrę. Tutaj nie możemy jej zeskanować, ale możemy ją... Dobra. No, widzicie, jak ona ładnie atakuje. Dobra, jesteśmy za daleko. Okej, no proszę. Tealback. Tam się ktoś strzela, to możemy tam podlecieć. No, 500 na godzinę, to proszę, proszę. Tutaj jest Adder. Zobaczmy tego Adderka.
Dobra, wyślemy anakondę w niego. Oczywiście zanim ona przyleci. Dobra, to możemy go już trochę kropnąć. No widzicie, Adar tutaj nie jest taki zwrotny. No troszeczkę go wypuściłem za daleko, ale... No. Dobra, wzmocnię sobie tarczę. No, mam nadzieję, że moja już tutaj podejdzie do tego Adera zaraz. A, to nie jest moja, ale... Nie, jest tutaj. No. No to był właśnie Adar. Na razie nikogo nie ma w pobliżu. Ale pamiętam cały czas tą walkę tu z początku tego odcinka z tą anakondą. No to kurczę, powiem wam, że to się tak często nie zdarza, taki twardy przeciwnik. No naprawdę. No była wymaksowana. Te tarcze to ciężko było mi jej zdjąć. Widzicie, ile musiałem władować w nią, a to tam mam też doładowane tą całą broń, więc... Nieźle, nieźle to było. Co to za statek jest tutaj? To wygląda jak ten Diamondback. To to jest... Tak, Diamondback Explorer. No właśnie, dobrze, go rozpoznałem. Pyton. O, zobaczmy tego pytonga. O. Wanted. Źle mi się ten przycisk włączył, niestety. Dobra, najpierw tego pytona wtedy załatwimy. Źle mi się coś nacisnęło, na escape musiałem nacisnąć. Jeszcze mam za blisko ten panel i... Kurczę, czasami taki efekt właśnie jest. To jest deadly, czyli tak, no to też nie jest taki łatwy przeciwnik. Plazma, multikanon, czafy, drive mu załatwimy, mu napęd. No, fightera muszę wypuścić. Tylko nie mam czasu. Oj. Dobra. To niestety nie mam shield celen już. Co tego spróbujemy najpierw załatwić?
Kurczę. No. Dobra, tą kobrę zabijemy. Ta kobra też nie jest taka prosta. Dobra, kobra padła. No i teraz się dopiero weźmiemy za... tego. Dobrze, że ten fighter jest, to on go trochę odciągnął. No bo widzieliście, to nie było takie łatwe. Dobra, lecimy teraz. Fighter sobie dobrze radzi. Ona dobra jest, kurczę, w tym, na tym poziomie. Naprawdę dobrze sobie radzi. Tak długo przeżyła z pytonem. Wszystko to źle się zaczęło od tego, jak mi się tutaj zacięła ta gra. W ogóle są jakieś ścinki dziwne. O, właśnie teraz na przykład. No, tego pytona trzeba będzie kropnąć. Będzie po sprawie, ale... strasznie mam mścina. Dobra, damy mu... dwie rakiety. Nie wiem, czy dosięgną celu. Ma 45%. No dobra, po sprawie. Ale tyle czoła. Też dobry był ten pyton. Nie należał do słabszych. Ale no, gdyby nie tutaj te moje celenbanki. Nie, muszę, kurczę, polecieć na stację. W ogóle zobaczyć, co się dzieje, że mi tak ścina ta gra. Coś tu jest nie tak. Zdecydowanie. Coś jest źle. Dobra, polecę, oddam te wszystkie moje zdobycze. No i zobaczymy. Już fightera mi się nie chce chować. No dobra, polecimy tutaj na tą stację orbitalną. To jest chyba ostatnia. Jeśli się nie mylę, to jest ta, ale zaraz sprawdzę. Żeby tu się nie... tak, dobra, to ta. Gdzie ona jest? Gdzieś niżej. Jeszcze zobaczę na ustawieniach graficznych jedną rzecz. W międzyczasie może tu powinienem ustawić, wyłączyć tą synchronizację. Zobaczymy.
to coś zmieni. Ale chyba, no nie, też... Albo tracking siadł gdzieś tutaj, nie wiem, co się wyrabia z tą grą. Jeszcze przesunę troszeczkę kamerę bardziej w moją stronę, może tu. Ale nie sądzę, żeby to był przyczyną. Nelder City. Dobra, zaraz będziemy na miejscu, ale pociemniało. Dobra, zobaczymy, jakie są tutaj zdobycze po tej walce i na tym skończy ten odcinek. To gdzie to jest? Gdzieś pode mną? Z tyłu. O Jezu, ale ścina mocno. Strasznie tak zaczęła chodzić. No, gdzieś tutaj chyba. A, tu jest, dobra. Co my możemy? Możemy oddać te 550, no to mało. Co nam to dało? Zaraz zobaczymy. Top 75. Ale zaliczyło 478 tutaj. No dobra. Dobrze, słuchajcie, ja muszę naprawić tą elitę. To nie może tak po prostu chrupać tutaj. Nie wiem, czemu tak się dzieje. Póki tego nie zrobię, to chyba nie mam jak tutaj grać. No bo naprawdę straszne są ścinki. Na razie, cześć.